Dzisiejszy mecz zaczął się źle dla Miedzi Legnica, ale zakończenie no, wymarzone, można powiedzieć. I do tego jeszcze 6 bramek przy wspaniałym dopingu. No rzeczywiście, szybko stracona bramka, tam zanim był ten rzut wolny, to popełniliśmy kilka błędów, co się zemściło, no ale jesteśmy drużyną, która musi, chcąc awansować, z takich sytuacji się podnosić. Powiedz, jak ty wytrzymujesz trudy tej ligi, bo wiadomo, twój okres przygotowawczy nie był do końca na maksa przepracowany, a grasz ostatnio wszystkie mecze po 90 minut. To znaczy, ja się akurat przygotowałem bardzo dobrze do tych rozgrywek, bo co prawda zacząłem z końcem stycznia z drużyną Miedzi, natomiast wcześniej Wiśle Płock dosyć mocno pracowałem i myślę, że nie jest to wysiłek, z którym miałbym sobie nie radzić. Dalej podtrzymujesz to, że chciałbyś zdobyć w tym sezonie dla Miedzi minimum 10 bramek? Oczywiście, że tak. Zostało kilka spotkań i myślę, że spokojnie jestem w stanie to zrobić. Ruch Chorzów dzisiaj zaskoczył tą pierwszą bramkę, ale chyba poza tym nie była to drużyna zbyt wymagająca. No, mówię tylko sądząc po wyniku. No rzeczywiście, to jest klub, który się boryka ze swoimi problemami organizacyjnymi i myślę, że to się też przekłada na drużynę. W ostatnim czasie zaliczyli taki dosyć duży dołek, bo co prawda remis w tygodniu 2-2, natomiast wcześniejsze z Pogonią Sielce tęgie baty, dlatego no, w tym momencie naprawdę myślę, że będzie ciężko im się podnieść, żeby utrzymać w pierwszej lidze. Z twojego doświadczenia zapytam, myślisz, że to już jest taka ostatnia prosta przed Miedzią do awansu? Ja myślę, że właśnie w tym momencie musimy zachować największą czujność, bo to by się tak mogło wydawać, że wszystko idzie w dobrym kierunku, no bo tak jest, natomiast drużyny każde o coś walczą i teraz teoretycznie słabsi przeciwnicy, ale oni do ostatniej kolejki będą walczyli o to, żeby utrzymać się w tej lidze i to będą trudne spotkania.